trzecim miejscu indywidualnych mistrzostw Polski, drużynowy mistrz kraju z ekipami z Piły i Zielonej Góry. A na miejscu ósmym upracował się zawodnik, który już jako junior błyszczał talentem, stąd też pomimo zaledwie kilkunastoletniej kariery już 13 razy pojawił się w top 10 najpopularniejszych różowców. Zapraszam do nas na scenę Krzysztofa Kasprzaka. Krzysztof zdobył tytuł indywidualnego mistrza juniorów, drużynowego mistrza juniorów, ma też na koncie medale drużynowych mistrzostw Polski, drużynowych mistrzostw świata oraz tytuł wicemistrza świata. Wielkie brawa. Szóste miejsce, Krzysztof Kasprzak. Gratulujemy, a teraz przed nami miejsce piąte. 13 razy w dziesiątce tygodnika żużlowego indywidualny mistrz Europy 2010. Kilka występów w cyklu Grand Prix, zdobywał złoty medal m.in. z częstochowskimi lwami w czasie swojej kariery, no bo z tym klubem najbardziej kojarzony Sebastian Ułamek. Ostatnio Sebastian pomaga w czasie zawodów Matejowi Żagarowi. Bardzo ceni sobie Słoweniec te rady Sebastiana Ułamka. Na scenę zapraszamy Janusza Kołodzieja, który w plebiscycie pojawił się aż 15 razy. Nie tylko specjalistą w byciu top 10 najpopularniejszych żużlowców, ale też jest specjalistą w zdobywaniu indywidualnych mistrzostw Polski, w tym roku zdobuje raz czwarty. Klubowy kolega Janusza Kołodzieja, nazwisko, które wiele, wiele lat radowało nas w cyklu Grand Prix, medale srebrne, brązowe, mistrzostw świata indywidualnych, drużynowych również, no prawdziwy kolekcjoner tych medali. Pseudonim mały, ale na to, że naprawdę wielki. Jarosław Hampel! Dziewiętnaście razy Jarek w dziesiątce tygodnika żużlowego. Naprawdę wielka rzecz. A w klasyfikacji aż 21 razy pojawił się kolejny zawodnik, który trzeba przyznać jest jak wino, im starszy, tym lepszy. Całkiem niedawno obchodził urodziny, nie powiem o które, ale zapraszamy na scenę Piotra Protasiewicza. Piotr słynie z tego, że już jest profesorem sportu żużlowego. Z indywidualnym mistrzem polskim ma na koncie wiele medali różnych mistrzostw Polski i różnych mistrzostw świata. Troszkę nam się Piotr zmienił, patrząc na to, co widzimy za plecami, ale oczywiście cały czas wielka forma Piotra Protasiewicza. Drodzy Państwo, najmniejsze miejsce pierwsze, oczywiście trudno było sobie wyobrazić, aby ten człowiek, ten mistrz tego miejsca nie zajął 27 razy na 30 w dziesiątce tygodnika żużlowego. Oczywiście indywidualny mistrz świata z 2010 roku. Wielka legenda, ikona polskiego światowego żużla. Cóż to więcej mówić? Tomasz Golob! W imieniu Tomka odbierze nagrodę Jerzy Kanclerz, czyli prezes, menedżer drużyny Polonii Bydgoszcz. Tomek dzisiaj do nas nie dotarł, oczywiście go bardzo serdecznie pozdrawiamy. Mistrz cały czas walczy cierpliwie z bólami, z kontuzją. Wszystko jest powoli na dobrej drodze, oczywiście wierzymy, że będzie coraz lepiej. Dziękuję wszystkim z okazji 30. jubileuszowego tygodnika żużlowego, który
właśnie się rozpoczął. Wszystkim życzę dobrej zabawy, dobrych miejsc zajętych przez moich kolegów na podium i tego pierwszego, który to zwyciężył. Wielokrotnie byłem razem z wami, wielokrotnie się bawiłem. Bardzo mi się zawsze podobało i z miłą chęcią jechałem na ten plebiscyt, bo to jest przecież plebiscyt żużlowy wszystkich, którzy jeżdżą i uczestniczą w tym sporcie. Cieszę się, że jestem z wami. No, dzisiaj nie mogę być, ale jestem z wami myślami i życzę wielkiej zabawy. Do zobaczenia. Na początku kategoria Dętka Roku. Dętka Roku to kategoria, która pojawia się co roku, natomiast nagroda jest taka symboliczna. Nikt do tej pory jej nie odebrał. W tym roku Dętkę Roku otrzymują ci, którzy nie pojechali w meczu reprezentacji Polski, którzy nie stawili się właśnie na to spotkanie. Pamiętamy, jak to wszystko wyglądało. Tutaj stawiamy kropkę, Dętka Roku właśnie przyznana. I przed nami kolejna kategoria. A kolejna kategoria to Międzynarodowa Impreza Roku. W tej kategorii nominowani są, a wygrywa głosami czytelników, Grand Prix we Wrocławiu. Wielkie brawa. Statuetkę odbiera arcybiskup pani Krystyna Kloc. Dla pani Krystyny, dla pana Andrzeja. Pamiętamy, jakie to było niesamowite święto żużla. Ile było tych mijanek. Zakończone wspaniałym sukcesem Bartka z Marzlika. Drodzy państwo, przed nami Krajowa Impreza Rok. Finał indywidualnych Mistrzostw Polski w Lesznie. Złoty kask w Gdańsku oraz finał, finałowy mecz drużynowych Mistrzostw Polski na stadionie w Lesznie. Głosami czytelników okazuje się, że wygrywa finał drużynowych Mistrzostw Polski w Lesznie. Statuetkę odbierze prezes Piotr Krusiecki. Na spoczynku są naprawdę niezłe imprezy żużlowe. Szanowni państwo, wiemy, że w Lesznie można iść widowiskowo, zatem wchodzimy do kolejnej kategorii, tym razem poznamy nominowanych w kategorii widowiskowa jazda. A w tej kategorii nominowani są Paweł Miesiąc, Piotr Pawlicki i Bartosz Zmarzlik. Głosami kibiców zwyciężył Bartosz Zmarzlik z Dargorzyc. Zapraszamy do nas. Wielkie brawo. Bartek jest zawsze czujny jak ważka, wygimnastykowany jak pantera i nigdy nie jedzie na straconej pozycji. Przed nami kolejna kategoria Fair Play. Janusz Kołodziej, Piotr Pawlicki oraz kibice lubelskiego motoru. Drodzy państwo, głosami czytelników tygodnika żużlowego w tej kategorii wygrywają kibice motoru Lublin. A nagrodę odbierze Piotr Wieckowski, wiceprezes klubu Motor Lublin. Niesamowita atmosfera na stadionie motoru. Wielka życzliwość dla drużyn przyjezdnych. Bilety, które wyprzedawały się dosłownie w kilka minut. Zamieszczające się serwery. Szanowni państwo, kolejna kategoria dotyczy zawodników, którzy osiągnęli dużo więcej niż się po nich przed sezonem spodziewano. Zatem zapraszam do kategorii
objawienie sezonu. Nominowani w tej kategorii są Paweł Miesiąc, Mikkel Mikkelsen oraz Wiktor Kułakow. Szanowni Państwo, statuetkę w kategorii objawienie sezonu otrzymuje Mikkel Mikkelsen. Wielkie brawo! Mikkel wielokrotnie stanął na wysokości zadania, ratując lubelski zespół, ten debiutancki w Ekstralidze sezonie, ale chyba najbardziej zaskoczył wszystkich, zdobywając tytuł indywidualnego mistrza Europy na sekcji Chorzowie. Wielkie brawo! Najsympatyczniejszy zawodnik. Tutaj nagrodę wręczy Dawid Wysocki z firmy MD Relations. Natomiast nominowani są Kacper Boryna, Grzegorz Zygota i Bartosz Zmarzli. W tej kategorii zwycięża zawodnik, właściwie zawsze chętny do rozmów, wesoły, uśmiechnięty, z charakterystycznym swoim głosem, na to, że niezwykle niebezpieczny dla rywali, Bartosz Zmarzli. Jest Bartek po raz kolejny. Indywidualny mistrz świata na żużlu, najlepszy polski sportowiec. Przechodzimy do kolejnej kategorii, czyli właśnie najpopularniejszy junior w sezonie 2019. Zwycięzcą tej kategorii został Bartosz Stektała, Unia Leszno. Wielka brawa. W tym sezonie wywalczył tytuł wicemistrza świata i zakończył już karierę jako junior. W przyszłym roku będzie seniorem, także wielkie brawa dla niego i powodzenia życzymy w następnym sezonie, który podobno jest bardzo trudny dla zawodników, którzy wchodzą w wiek seniora. Przed nami kolejna kategoria. Brawo oczywiście. Najpopularniejszy obcokrajowiec. Jason Doyle, Leon Madsen, Artiom Łaguta i Emil Saifuddinow. A jeszcze mamy tutaj Martina Maciulika i Taja Lofindera. Drodzy Państwo, w tej kategorii najlepszy okazuje się Emil Saifuddinow. Zapraszamy Piotra Olszewskiego. I Piotra Barona. Zapraszamy pana trenera do nas. Nie ma dzisiaj Emila z nami. Trenuje w Hiszpanii, przygotowuje się do sezonu tradycyjnie. A więc cross pewnie w roli głównej. Jest na to szkoleniowiec. Szkoleniowiec drużynowych mistrzów Polski. Pogadamy panie trenerze z pewnością już za chwilę w kuluarach. Ale teraz czas jeszcze na nagrody. Przyszedł czas na, szanowni Państwo, kategorię najpopularniejsi trenerzy, menedżerowie. Zaczniemy oczywiście od drugiej ligi żużlowej. A nominowani są Tomasz Bajewski, PSG Poznań, Jerzy Kanclerz, Polonia Bydgoszcz, Mirosław Korbel, kolejarz Opole i Janusz Szlączka, Wilki Cross. W tej kategorii zwycięża oczywiście ten, który wprowadził swoją drużynę na zaplecze PGE Ekstraligi, Jerzy Kanclerz! Wyróżnienia dla najlepszego trenera, menadżera pierwszej polskiej ligi żużlowej. Kibice uznali, że ten tytuł należy się Mariuszowi Staszewskiemu. Wielkie brawo. Jest prezes Radosław Strzelczyk. Mariusz Staszewski dzisiaj niestety nie mógł być z nami. Jeszcze do niedawna pamiętamy śmigał na motocyklu, teraz już prowadzi drużynę Ostrowie Ostrów Wielkopolskich. Kolejna kategoria, drodzy Państwo,
Państwo, kto najpopularniejszy trener Ekstraligi Żużlowej. Piotr Baron, Marek Cieślak, Adam Skórnicki, Dariusz Śleć i Jacek Ziółkowski. Drodzy Państwo, głosami czytelników tygodnika Żużlowego w tej kategorii zwycięża, nie mogło być inaczej, Piotr Baron! Trzeci raz ze swoją ekipą zdobył tytuł drużynowych mistrzów w kraju. Czuję się wreszcie jak ryba w wodzie, wypowiedział, lubi wędkować. Piotr Baron, no idzie na prawdziwy rekord. Zobaczymy, jak to będzie w sezonie 2020. Byki wciąż mocne, byki wciąż silne, z pewnością kolejny raz będą się liczyć w walce o tytuł mistrzów kraju. Wiele zespołów miałoby sporo problem, bo osiągnąć to, co osiągają, gdyby nie działacze, którzy prężnie działają w swoich klubach. Zatem przejdźmy teraz do wyróżnienia działaczy klubowych drugiej ligi, pierwszej ligi Ekstraligi. Zaczynamy od drugiej polskiej ligi Żużlowej, a nominowani są Grzegorz Leśniak, Arkadiusz Ładziński, Jerzy Kanclerz oraz Grzegorz Sawicki. Nagrody w tej kategorii zdobywa Jerzy Kanclerz. Wielkie brawo. Ostrożnie, panie Jurku, ostrożnie. Wielkie, wielkie gratulacje, Jerzy Kanclerz, człowiek orkiestra w klubie Bydgoskiej Polonii. Jest redaktor naczelny Adam Zając, który wręcza nagrodę w tej kategorii. Kolejna kategoria, drodzy Państwo, to działacz roku Najpolskiej Ligi Żużlowej. Krzysztof Mrozek, Radosław Strzelczyk, Rafael Wojciechowski i Tadeusz Stunek. Zwycięża Radosław Strzelczyk! Kolejny raz zapraszamy pana prezesa tutaj do nas. Śmiało, śmiało. Tym razem nagroda wędruje osobiście w ręce nagrodzonego Radosław Strzelczyk, prezes Ostrowi Ostrów Wielkopolski. Skoro już poznaliśmy działacza zaplecza PG Ekstraligi, to teraz poznamy działacza PG Ekstraligi. Adam Koliński, Jakub Kępa, Andrzej Rusko, Piotr Rusiecki oraz Michał Świąci. Szanowni Państwo, w tej kategorii zwyciężył Jakub Kępa. Trzeba przyznać, że dla Motoru Lublin był to bardzo trudny sezon jak dla Beniamika. Zespół musiał sobie radzić bez kontuzowanego Grzegorza Zęgoty. Długo musiał czekać na Grigoria Łomutę. My już teraz, drodzy Państwo, przechodzimy do dziesiątki najpopularniejszych żużlowców 2019 roku. A więc napięcie rośnie, już za moment poznamy 10 najlepszych. Statuetkę otrzymuje Kacper Woryna, Rob Rybnik. Kacper, trzeba przyznać, że pomimo młodego wieku już jest nie tyle maskotką, co bardzo ważnym zawodnikiem Robu Rybnik. Zna doskonale rybnicki tor. Bardzo dobrze kojarzy się rybnicki kibicom. Wielkie brawo. Przed nami już teraz miejsce 9. I na 9 miejscu plasuje się zawodnik, który był niezwykle ważnym ogniwem swojej drużyny.
jako junior nie raz, nie dwa uzupełniał lub seniorsko w swojej ekipie. Reprezentant petardu Sparty Wrocław, Maksym Drabik. W jego imieniu nagrodę odbiera trener drużyny wrocławskiej, Dariusz Śleć. Zapraszamy do nas laureata miejsca 8, Piotra Papickiego. Piotr Maroch odbierze nagrodę w imieniu Piotra Papickiego. Piotrek to również było bardzo ważne ogniwo w zespole pana Piotra, trenera Piotra Barona, który zdobył drużynowe mistrzostwo Polski po raz kolejny. Miejsce siódme zdobywa Żużłowiec, który w ostatnich miesiącach no, chyba nie miał łatwego życia, bo kiedy rodzina się powiększa i to jeszcze razy dwa, to wcale nie jest łatwo. Miał naprawdę dużo zajęć domowych, obowiązków, ale mimo wszystko śmigał niesamowicie na torze. Reprezentant Stali Gorzów, Szymon Bośniak. Myślę, że już jak chwalimy Szymona za to, że podobał bycie ojcem dwójki dzieci, to sprawa należy się również Karolinie. Szóste miejsce w 30. plebiscycie tygodnika żużlowego zajął Dominik Kubera, Unia Leszno. Dominik, brązowy medalista indywidualny mistrzostw świata juniorów. Także drużynowy mistrz Polski z Unią Leszno. Serdecznie gratuluję Dominikowi. A tutaj uprostował się Żużłowiec, który cieszy nas swoją jazdą w cyklu Grand Prix. Jest podporą, prawdziwym filarem drużyny klubowej. Człowiek z wielkimi ambicjami. Pewnie jeszcze nie raz nas będzie zastępował swoją postawą. Zawodnik petardu Sparty Wrocław, Maciej Janowski. Nagrodę w imieniu Maćka odbiera Dariusz Śleć. Nagrodę odbierze Patryk Dudek, Paluba z Zielona Góra. To może jednak zachęcam do skorzystania z tych słodków obok Patryk. To również zawodnik, który ile kojarzy się kibicą z Zielonej Góry. Poprosimy do nas trzech żużlowców w kolejności alfabetycznej. Zapraszamy Janusza Kołodzieja, Bartosza Smektałę i Bartosza Zmarzlika. Miejsce trzecie w 30. plebiscycie tygodnika żużlowego zajmuje Bartosz Smektała. Znakomity sezon w wykonaniu Bartka Smektały, tak jak mówiliśmy ostatni w kategorii juniorów, teraz będzie już śmigał jako senior. Życzymy oczywiście powodzenia, aby trzymał gaz, podobnie jak robił to w kategorii młodzieżowej. Drodzy Państwo, przed nami miejsce drugie. Tutaj zaprosimy panią Iwonę Bandyk-Najdowską, dyrektor Biura Marketingu Poczty Polskiej. Już za moment przekonamy się, kto zajął drugą pozycję. Tak, prosimy do nas. Zostało ich dwóch. Szanowni Państwo, niezwykle doświadczony, niezwykle utytułowany, niezwykle ambitnie walczący na torze drużynowy mistrz Polski z Pogą Unią Leszno. Miejsce drugie, Janusz Kołodziej. Ja się ustaję jeszcze.
To był naprawdę dobry sezon w wykonaniu Janusza Kołodzieja. Świetna jazda w barwach leszczyńskich Byków. Miejsce drugie zdobywa właśnie Kołodziej. Przed nami zwycięzca. Poprosimy pana Ryszarda Czarneckiego oraz Adama Zająca, którzy wręczą nagrodę za zwycięstwo w 30. jubileuszowym plebiscycie Tygodnika Żużlowego. A zwycięzcą został oczywiście Bartosz Marski. Jestem niesamowicie szczęśliwy, że wygrałem to tą dziesiątkę najpopularniejszych rzutów. To jest dla mnie niesamowity moment. Przede wszystkim jest to dzięki Wam i dla Was, bo dla Was to się robi, bo bez Was tego by nie było i nasze wszystkie starania, nasza praca, naszym motywatorem jesteście Wy, więc dziękujemy bardzo i do zobaczenia następnego.